Cześć. Cześć. Tu? Kulturki. Kulturki. Ha, ha, ha. Czyli? Czyli Ola, Maja i mama. I mama. Kulturki. Kulturki. O jakiej książce dzisiaj rozmawiamy? Mamo? No. Mamo, mamy. No, o jakiej? No właśnie, tytuł dzisiaj... książki zaczyna się od mamy. Olu. A bohaterką jest Ola. Fajnie. Więc... Bardzo się cieszę. Olu, o jakiej książce dzisiaj rozmawiamy? Zapytaj się Oli. Okej, mamy niepodległość. Książka Mamy niepodległość. Znowu seria, ale historia. A, to znowu ta seria, ale historia, więc seria może... o klasie pana kogo? Cebuli. Pan Cebula z przyszłości. Pan Cebula. To może Ola i Maja powiedzą nam, o jakiej książce dzisiaj będziemy rozmawiać. No już wiemy, mamy niepodległość. No ale jak ona się zaczyna? No dobrze, Olu, opowiedz nam. Wiemy, że to klasa pana Cebuli, wiemy, że opowiada tym razem Ola i wiemy, że książka jest pod tytułem Mamy niepodległość. Zatem jakie czasy, jacy bohaterowie, o co w ogóle chodzi? Bo oni zazwyczaj przenosili się do przyszłości, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby odpowiedzieć na jakieś pytanie. I jakie pytanie teraz chcieli odpowiedzieć? Czy jakby ludzie doprowadzili do tego, że mieliśmy niepodległość, czy jakby bardziej kraje i po prostu też rządzący krajem i też sytuacja bardziej. Czy ludzie, czy bardziej taka sytuacja i wszystkie te takie... Dla mnie sytuacja. Mhm. Ale w ogóle o co w tym chodzi, że Polska musiała odzyskiwać niepodległość? Mamusiu, czy ty naprawdę nie wiesz, że było takie coś jak pierwsza wojna światowa? Ja wiem, ale ja się zastanawiam, dlaczego Polska musiała odzyskać niepodległość. To znaczy, że wcześniej była podległa, tak? Niepodległa. Mogli użyć lepszego słowa, bo podległa to chyba nie jest najlepsze słowo. A jaka była wcześniej Polska? Wolna! No właśnie, wcześniej nie była wolna. Najpierw była wolna, potem nie była, potem była, potem nie była, teraz jest. teraz jest. No patrz, najpierw była, bo była normalna Polska. Potem nie była, bo była pierwsza wojna światowa. Potem znowu była, bo była po pierwszej wojnie światowej, ale przed drugą. Potem już nie była, bo była druga wojna światowa, a teraz jest. No tak, ale nie była wolna przed tym odzyskaniem niepodległości. To nie była wolna, dlaczego? O czym opowiadaliśmy w poprzedniej książce, w sensie w poprzednim odcinku o cyklu Ale Historia? O słoniu, który tam coś opowiadał o jakimś tam o szlachcie. Nie, o Stanisławie ktoś tam Poniatowskim. No, tak, Staszku, tak? Staszku. I co się wydarzyło za tego Staszka? No i on wywołał wojnę! Nie, no żartuję, on nie wywołał żadnej wojny. To na jego napadli. No i co zrobili? I zagrabili sobie Polskę! No właśnie, były co? Jak to się nazywało? Bory! Zabory. A co znaczy zabory? No zabory, czyli zabrali. Czyli biorą grabki i zagarniają liście. I zabrali kraj, po prostu, rozkradli. W sensie każdy sobie wziął po kawałku. Jak te państwa się nazywały? Które zabrały sobie po kawałku? Rosja, Austria i Prusy. Nieprawda? Austria nie zabrała, bo wtedy akurat Niemcy miały Austrię. Prusy to były chyba Niemcy. No dobra, Prusy. Niemcy, Prusy i Austria. To były te ale trzy Austria kraje, które... była wtedy pod kontrolą Niemców. Które zabrały... Maja się chyba... Nie, czekaj. Rosja, Austria i Prusy. No, dobrze mówicie, dobrze. Więc te trzy kraje rozebrały Polskę. Każdy wziął sobie po kawałku Polski. I wtedy się mówiło, że Polska jest pod zaborami, tak? W zaborze, w każdym z tych zaborów były inne zasady, były inne języki. Tak, inne języki, które chcieli. Inne chodniki. No tak. No ale zasadniczo na mapie Polski nie było.
i tak? Do monety. Przez ile lat mówiłyście też ostatnio? 123 lata. No i teraz nagle jest, pojawia się opcja, książka też, Mamy niepodległość. Ale babusiu, łatwo zapamiętać ten numer, dlatego że jest 1, 2, 3. Tak, łatwo 123 lata. Tak. I mamy niepodległość. Więc założenie jest takie, że pewnie nagle ta Polska się odradza, tak? No. Już nie jest podległa, znaczy, pod inne kraje. Czy to oni mają taki ten, że muszą, że ich jakby podróż kończy się wtedy, kiedy ten pan Cebulej powiedział, że przyśle ich do klasy, kiedy oni usłyszą od kogoś, kto mówi, mamy niepodległość. Znaczy to równie dobrze mogliby podejść do jakiegoś człowieka i poprosić, proszę pana, błagam, niech pan powie, mamy niepodległość. Koleś mówi, mamy niepodległość dla tych dzieci, one znikają i już. Hi, 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 hi. No dobra, to ale powiecie, do jakich czasów oni się przenoszą. A to nie pamiętam, może mama pamięta. A pamiętacie, kiedy jest rok odzyskania niepodległości? A no nie. 1911! Źle powiedziałam. 1918. Zapamiętamy już na zawsze. Jest taka piosedeczka. No jest właśnie. Pamiętam, że ją kiedyś śpiewałyście i myślałam, że pamiętacie tą datę. 1918. I to jest data też zakończenia pierwszej wojny światowej. Pierwszej wojny światowej. To była pierwsza wojna na świecie? Nie, to była pierwsza wojna o takim zasięgu większym, czyli nie taka wojna, gdzie walczyło tylko kilka krajów, tylko po prostu, gdzie więcej krajów się zaangażowało. I to się nazywało pierwsza wojna światowa i po tej wojnie Polska się odzyskała niepodległość. Tak? Czyli, że znowu i jako wtedy kraj... Nie papieru toaletowego. Nie, bo nie się to nie. Maja się przynosi już czasem do czasów komuny, kiedy nie było papieru PRL, tak? Kiedy nie było papieru toaletowego. No dobra. No to co oni tam się przenoszą do tych czasów? Wiemy już, że to był początek XX wieku, też końcówka XIX. Co oni tam, jakie przygody mają? I czego się dowiadują? Lub czego chcą się dowiedzieć? No to oni tam... jakby też mają taką dodatkową misję, bo jakby ta Ola dowiedziała się, bo zawsze jest lot próbny. I w tym locie próbnym dowiedziała się, że są takie korony, które przerobione zostały na monety, polskie korony. Takie, nie wiem, takie chyba stare jakieś korony. Ale korony, takie prawdziwe korony? Takie prawdziwe, takie jak Mieszka pierwsze. Takie u królów, tak? No tak. I ona chciała to jakby naprawić z tych monet, a jej rodzice byli takimi ludźmi, którzy jakieś mogli przerobić metale na to, co było z nich wcześniej, z tych metali. Naprawdę? Tak, no i ona postanowiła, że chciałaby zabrać stamtąd te wszystkie te monety. Chciałaby zabrać stamtąd te monety. I żeby jej rodzice naprawili to znowu na korony. Ale jak ona to powiedziała swoim kolegom, i to był jeszcze Słodejowi, no to on powiedział, że nie ma umowy, bo to musi być na broń dla Polaków. Komu to powiedziała? Słoniowi. Słoniowi. No i on powiedział, że to musi być na broń dla Polaków. I oni się potem rozstawili jakby na połowę ta klasa. I ta połowa klasy, która była z... Tak, połowa klasy, która chciała na korony, no to po prostu pracowała razem z tą Olą, a ta, co chciała na broń, no to z tym słoniem. Żeby nikt nie był za kanoną. Nie, właśnie, ale była Zuza, byliście wszyscy, co opowiadali. Mhm. Nie jestem pewna, ale chyba w tej książce było tak, że ten Witek, bo był taki Witek, on też opowiada następną książkę o wojnie, ale był taki Witek, co dużo słuchał, nosił takie słuchawki, no to on akurat wtedy nie chciał jechać, nie chciał na wojnie być i dlatego chciał pisać testy z dat. Ale i tak, on musiał w połowie książki
przetransportował się do nich, bo powiedział, że testy z nad były takie trudne, że wolał sobie tutaj posiedzieć. A ja jestem ciekawa, czy oni kogoś ciekawego spotkali w tych czasach? No. Kogo spotkali? Chyba takiego kolesia... Coś tam, jakiegoś tam Józefa sobie pospotkali. Józefa, dokładnie. Józefa. Ten, który uratował. Ale oni najpierw na samym początku spotkali go jako takiego małego chłopca razem ze swoim bratem. O, czyli oni się przenieśli jeszcze w taki świat. Tak, którzy czas się jego dzieciństwa. Oni się chowali jakby i czytali tam, bo wtedy było zabronione czytanie tych polskich książek. Po polsku. I oni się wtedy uczyli po polsku i się chowali, żeby nikt ich nie znalazł, a oni ich wtedy podglądali. No. I jak on się nazywał, ten Józef? Piłsudski. Nie, Piłsudski. Bardzo dobrze. Piłsudski. Bardzo dobrze Maja zapamiętała. I co? I później się też go spotkali już jako dorosłego? Tak, potem już go spotkali jako dorosłego, jak on napadał na jakiś pociąg z jakimś towarem. No, bo on był takim naczelnikiem, tak? Tak. Polskich ładów. A ja się dowiedziałam w szkole, że oni tam potem Polacy chyba zanim robili taki wielki hołd, gdzie szli obok takiej drogi i coś tam. No. Czyli spotkali Józefa Piłsudskiego. Mówisz, że on był takim ojcem właśnie polskiej niepodległości, tak? Tak. Że pociągnął... I on był na Syberii. Stworzył polskie wojsko. Tak, Maja był na Syberii. No i on przetrwał na Syberii. Naprawdę? A no, mamusiu, a nie wiedziałaś? Ty zawsze się tak dziwnie pytasz, chociaż sama wiesz. Ja wiem. No. I to była też taka sytuacja, że Polacy wtedy też walczyli z Rosją, prawda? A no. Że co? No. Oni sobie pomagali? Nie, że właśnie walczyli z Rosją. Tak sobie walczyli. Walczyli z Rosją i wtedy była też taka słynna bitwa z Rosjanami. Pamiętacie? Było coś o tym w tej wygrał? Książce? Się nazywa Cud nad Wisłą. A kto wygrał? Polacy. Tak to by raczej nie wspominali o takich bitwach, co wygrali Rosjanie. I nie dozwoliby tego Cud pod Wisłą, jeśli by wygrali Rosjanie, no nie? No bo to by nie był cud. Ale, no i wtedy musiała się Rosja wycofać. No. Nieładnie zrobiła, nieładnie. Dziwnie się rozmawia o takich wojnach, wiedząc, że teraz też trwa wojna, prawda? No, Ukraina. Znowu z tą popularną, która ciągle ma wojnę, Rosją. Rosja już chyba w dwóch wojnach światowych. A teraz ma już kolejną wojnę, Boże. No. Ona występowała w dwóch wojnach światowych. Niemcy też. Bardzo, bardzo dużą rolę odgrywała w dwóch wojnach światowych. Też. Widzicie, jak ona miła? Widzicie, jak ona jest słaba? Słaba! Tak naprawdę, to Rosja to jest fajny kraj chyba. Ale niestety tylko może ma bardzo złego rządzącego. No dobra. Dowiedzieli się w końcu, ekipa? Tak. Kto miał wpływ na to, żeby Polska odzyskała niepodległość? Wszystko. Wszystko, tak? Czyli i wewnętrzne działania, i Polacy, ale też zewnętrzna sytuacja, prawda? Właśnie tak. Tego, że była ta pierwsza wojna światowa. To wbrew pozorom pomogło, tak? Troszkę, że tak to nazwę. Tak, no czyli ta sytuacja pomogła w Polsce tą niepodległość odzyskać. Bo chyba było takie coś, że Rosja zaczęła albo Prusy i Austria zaczęła ze sobą walczyć, albo ktoś tam, jakieś dwa kraje, no i wtedy Polska zaczęła jakby powoli odzyskiwać niepodległość, zaczęła się przygotowywać, bo oni już nie walczyli z nimi, z Polakami, tylko ze sobą nawzajem. Trochę tak było. W książce jest dużo takich uproszczeń. Na pewno ta sytuacja była dużo bardziej skomplikowana niż opisywana w tej książce i jak to znają i jak to jest tam przedstawione. Natomiast na pewno takie ogólne zasady główne można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć właśnie z tamtej historycznie czasów. Komu polecacie? Od 5 do 18 lat, a
tak. Od 7 do, a nawet może od 8, bo to jest taka, o wojnie to są takie bardziej, takie straszniejsze trochę książki. Znaczy to ja się nie bałam, ja się nie bałam, ale no trochę trudniej zrozumieć. No to od, tak od 8 do jakichś 11-12 lat. Dla mnie one są od 7 do 18 lat. Serio? Do 18 aż? Nie, do 19. Kolejna książka z serii Ale Historia. Tym razem książka o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. To może powiemy pa, 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 pa. A to przepraszam. I jeszcze może przypomnimy na przykład, kto był się autorem. Kto był, a, Grażyna Bąkiewicz. O, Maja, puknij się. Grażyna Bąkiewicz. Puknij się w głowę, Maja. Jest autorem tej książki. I zostały nam jeszcze chyba dwie tylko, prawda? Czyli książka o II wojnie światowej i książka o czasach PRL. Ale tego to całego nie PRL jest najfajniejszy. I jeszcze to na pewno Mabusiu sobie... Mabusiu wierzy w PRL, panie nosiły naszyjniki z papieru toaletowego. Trochę wiem. Nawieszały sobie, wlekały sobie papier toaletowy na te i to był strasznie drogi papier toaletowy. Ludzie sobie robili torebki z papieru toaletowego, naszyjniki. Przyznaję, że aż tak źle nie było. A tam było pokazane, że ktoś sobie zrobił kolczyki z papieru toaletowego. Ja wiem, że to tak humorystycznie to można tak to przekazać, natomiast faktycznie sytuacja związana z dostępnością różnych produktów PRL była... było ciężko, żeby niektóre rzeczy zdobyć i... papier toaletowy. I niektóre właśnie produkty typu papier toaletowy P były jak tak... papier toaletowy, R jak... Rolka papieru toaletowego. Papier toaletowego? A dobrze. P, R i jeszcze L jak listek papieru toaletowego. A nie, a to był jeszcze taki rysunek, że pani się pyta No dobrze. Na grubo czy na cienko? Na cienko. To jeden listek. Czyli na grubo to dwa. Czyli bo ona tak rozdawała. No takim dobrze. Wytwornym panom. Kolejny odcinek cyklu Ale Historia kończymy historią o papierze toaletowym, więc myślę, że chyba przyszedł czas na jego zakończenie. A na znaczenie o chusteczkach higienicznych. Już jesteśmy blisko teraźniejszości, także myślę, że już tą serię niebawem zakończymy. Do usłyszenia. Pa! Następnym razem. Trzymajcie się. Pa!